11 listopad, święto niepodległości, imieniny Marcina i Anastazji. Siemanko, sobotni poranku. Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku. O godzinie 6 rano, ja już od godziny na nogach. Wstałem wcześniej, bo trochę się stresuję tym, że zapomnę czegoś. Dzisiaj zaczynamy też pewną serię. Spróbujemy zrobić daily vloga, czyli codziennie jeden taki krótki odcinek. Nie będzie to łatwe, bo Buenos jeszcze będzie spoko, bo najpierw lecimy do Buenos, a później lecimy bardziej na takie rolnicze tereny i nie wiem jak tam będzie z internetem, ale spróbujemy właśnie to ogarnąć. Kod rabatowy na yerba już jest ogarnięty, tu jest napisane jaki jest. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Treinta, cuarenta, cinquenta, sesenta, setenta, ochenta, nueventa, sto, nie pamiętam jak jest. Liczenie po hiszpańsku ogólnie łatwo mi przyszło. Od 1 do 10 jest łatwo. Dziesiątki od 10 do 100 też są łatwe, ale te wszystkie 11, 12, 13, czyli od 10 do 20 to ciężko było. Ale uczę się ostatnio co rano. Pierwsze śniadanie, czyli tortilla de alabanot, hojuelas de espelta con huevos, mantequilla y tomate de mi tienda favorita. No i wszystko jasne. Ósma 12. Ja już gotowy do wycieczki. W sensie, że posprzątane. Zawsze tak robię, że przed jakimś dłuższym wyjazdem sprzątam na chacie, żeby bardziej się chciało wrócić do tego miejsca. To jest takie wspaniałe uczucie kontroli, które daje ci twoje posprzątane mieszkanie. Kiedy chcesz wyjechać i nic nie zapomnieć, no to jak nic nie leży na szafkach, no to wtedy o niczym nie zapomnisz, bo wszystko jest na swoim miejscu. Tu jeszcze zaraz yerba dopijemy i bierzemy ten karton do nory. Tu jeszcze przypominajka, żeby z lodówki zabrać kanapki, no i zakręcić woda przed wyjazdem, żeby nie zalać sąsiadów. Do zobaczenia w norze! Od zawsze stąd, kajzol hamuje plany. Kaj łatwiej wziąć i być ino najebany. Od zawsze stąd, kaj od patologii rany. Śląsk za mną dom, to tej mechanizm. I oto chcę zabrać wszystko do samolotu. Nie wiem jak uda mi się tego dokonać. Tym bardziej, że mam się spakować do dwóch toreb tylko. Patrzcie ile rzeczy. To nie będzie łatwe zadanie. No, nawet to poszło. Nie ukrywam, że z kilku przedmiotów musiałem zrezygnować. Najbardziej stresuje mnie fakt, że zrezygnowałem z moich podejściowych, wysokich butów na Gore-Texie. Ale może nie będzie tak źle z tą pogodą. Siema Artur. Siema. Miały być dwie torby, ale są trzy. Bo do trzech właśnie mam prawo, jedna idzie pod pokład, a dwie idą na pokład. Spokojnie mogłem to zmieścić jeszcze w tym plecaku, ale nie będziemy się aż tak ściskać. Tu jest tam poduszka, słuchawki, jakieś takie właśnie rzeczy umilające podróż. To, ten plecak jest chyba cięższy od tego nawet, nie? Tu jest całe serce wycieczki. Laptop się zmieścił 16 cali. Jeśli to byłby 14-calowy laptop, no to zmieściłby się tu. W tym samym miejscu, gdzie mój drugi monitor do montażu. Poczciwe Lenovo, które będzie na sprzedaż w styczniu jak coś. Potwór montażowy. Chcę sprzedać, bo właśnie potrzebuję kupić mniejszy laptop, żeby być bardziej travel. Kamerki, zasilacze, dyski twarde, sprzęty nagrywające, ale tylko te takie mikro, bo zrezygnowałem z dużego aparatu oraz z dużego, ciężkiego i drogiego sprzętu i całego daily vloga przez następne 20 dni. To będzie ino DJI Osmo 3.
to będzie iPhone 15 Pro Max i będzie jeszcze DJI Mini 4. No 19 kilo, podczas kiedy akceptowalne jest 23. Ten plecak, no nie jest cięższy. 10 kilo, podczas kiedy dopuszczalne jest 8, ale jakoś to będzie. No i jeszcze taka saszetka, ukryto, antyzłodziejsko. Specjalna saszetka na dolary. Podobno najkorzystniej właśnie zabrać dolary w setkach i je tam na miejscu wymienić na argentyńskie peso. Wtedy się to najbardziej opłaca. Sprawdzimy ten fakt. Zawsze stąd kajmarazino i syfej. Kozbyt to cno, ktoś się przyjrzał temu bliżej. Od zawsze stąd kajfamilok i scenerio. Czornego luftu swój, on ze mną serio. W ciemno postawia wszystko na to. Jeszcze ulicy nie otwarli, a już ktoś próbował przejechać i chyba się zaczas na torach. Dobra, pakujemy rzeczy do fury i jademy do Radomia. A właśnie, słyszeliście o kodzie rabatowym w dzisiejszym odcinku? Tu jest napisane. Dziś ogólnie jest święto narodowe, 11 listopada, święto flagi, Dzień Niepodległości. Tak trochę głupio akurat tego dnia wyjeżdżać do Ameryki Południowej. Trochę to może przypominać historia, jak była II wojna światowa i właśnie dużo Polaków właśnie uciekało przed wojną do Ameryki Południowej. Ale jo nie uciekło przed wojną, jo tam jada się wzmocnić, jada właśnie zadbać o biznesy, to taka delegacja bardziej. Plan jest taki, że codziennie teraz będzie odcinek. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać frekwencję daily vloga i robić codziennie taki krótki odcinek, a może trochę dłuższy. Zobaczymy, jaką będzie wena. Myślę, że może się udać. Jedziemy sobie, jedziemy. Skręcamy w lewo. A tu lotnisko. Lotnisko Warszawa-Radom. Cześć, miło Cię poznać. Cześć. Tak osobiście. Ja. Kiedy przyjechałeś? Z Olsztyna. Tego jeszcze nie było, nie? Na telefonie, że się nie podpisywał jeszcze. Po prostu Banot? Albo iBanot. O! Pyk. Jedyny taki na rynku. iBanot. To lotnisko jest podejrzanie puste. Jest to dość niepokojący widok. Patrz w ogóle, tam jest ta tablica z tymi lotami. Zobacz, jak tu jest mało lotów, patrz. No. Nie, no takiego czegoś nie widziałem jeszcze, nie? Chyba to jest do Rzymu i do Paryża. Dokument tożsamości jest tu. Tak z ciekawości zapytam, na jaki budynek tym razem będzie wchodzone? Na żaden. Bo jadę obczajać tylko na razie. Okej. Obczajone, witam z młodowem, żegnam z tym pod spodem, z wcześniejszym wylanym potem. Trzymaj się, Marcin. No to dzięki. Uważaj na siebie przede wszystkim. Był fajne materiały i dobra. Do zobaczenia niedługo. Powodzenia. Cześć. Miłego lotu, miłego powrotu. I do zobaczenia na vlogu. Cześć. Cześć. To lotnisko jakoś był taki dziwny wpływ na mnie. Mam wrażenie, jakbym pierwszy raz leciał samolotem. Na serio, dziwnie się tu czuję. Mam jakiś taki dziwny stres. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie. To lotnisko to jest Funkelnówka. Nowiutkie. Jest wszystko takie czyste, jakby wczoraj oddane do użytku. Nawet te stópki z tych siedzeń nie są w ogóle skopane. Nasz samolot już prawie gotowy. Tu jest tak. Tu jest tak. Wygląda jak wbudowany symulator wieżowca w to lotnisko by był. Dużo miejsca na nogi. 7A. 7A, dobra, to przodem. 7A.
Dobry. Zapraszamy. Charles de Gaulle w Paryżu, jak zwykle, robi ogromne wrażenie. Bez zbędnych kombinacji udało się złapać taksówka na lotnisku. Mój hotel znajduje się 5 minut drogi od lotniska. Ciekawe, ile będę musiał za to zapłacić. Jak zapłacę, to wam powiem. Taksówka kosztowała 10 euro. W sumie dużo. 4 dychy za 5 minut jazdy. W ogóle ten pan z taksówki był bardzo, bardzo mu się nie spodobało, że chce kartą zapłacić. Marudził, kręcił nosem. Taki pokoik. Taki fajny, mały, zgrabny pokoik. Za nieco ponad 200, 5 minut od lotniska. To był chyba całkiem niegłupi deal. Miejsce na bagaże, miejsce na montaż, miejsce na to, żeby się ogarnąć. Fajnie, że jest dopiero godzina 20. I fajnie, że mamy ze sobą kanapki oraz pomidory z zielonego bazaru. Sprawy związane z montażem tego odcinka, który właśnie leci, same się nie ogarną. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to... To wszystko w takich przyjemnych okolicznościach. Jest tu bardzo miło, ciepło. Ludzie sobie gaworzą, jakieś coś tam po francusku, jakieś romantyczne kolacje. No i o, ta moja kolacja, nie? Także jemy to i widzimy się w pokoju. Jo, już po kolacji. Teraz stoję w pokoju i jarą się tym grzejnikiem, który wygląda jak taką indukcyjną płytę albo takie czarne lustro. No i ubolewam trochę nad tą wodą, która kosztowała 2,90 euro. 12 zł za taką małą wodę. A, udało się też transfer ogarnąć jutro na lotnisko. Oni tu mają za 5 euro transport z hotelu na lotnisko. Stanowisko do przeglądu materiału vlogowego przygotowane. Wygląda to następująco, tak jak tu widać. Podłączyłem sobie tu lampkę, żeby się przyjemniej siedziało, bo tu jakiś taki deficyt światła jest ogólnie w tym pokoju. Porządek na dyskach twardych trzeba zrobić, bo przez następne 20 dni będziemy nagrywać jeden odcinek. I na ile to tylko możliwe, od razu go montować. Montaż będę robił jo, a jak nie będę wyrabiał z montażem, no to będę wysyłał do Artura i Artur będzie mi pomagać z montowaniem, żeby faktycznie codziennie był odcinek. Zobaczymy, czy to wypali. Ogólnie jesteśmy dobrej myśli. Ten mój projekt, ten mój system, który kiedyś sobie wyobraziłem, że żeby właśnie podróżować po świecie i codziennie wrzucać jeden odcinek z innego kraju, już prawie ten system, ta maszyna już prawie ruszyła. Teraz że będzie taki przedsmak tylko tego, co my możemy dla Was zrobić. No i na razie zaczniemy tak od 20 dni, właśnie taki trip do Argentyny. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja się jaram ogólnie, zawsze chciałbym być daily vlogerem. Kiedyś udało mi się zrobić 100 odcinków dzień po dniu. 100 dni, 100 vlogów. I to nie było łatwe. Teraz będzie trochę łatwiej, bo mam trochę bardziej, powiedzmy, ułożone życie w taki sposób, że mogę sobie na to pozwolić, bo ja zarabiam na tych vlogach. A kiedyś jak robiłem te 100 vlogów, to ja nie zarabiałem na tych vlogach, tylko na vlogach klientów w pewnym sensie. No, a teraz mogę się całkowicie poświęcić tym swoim filmom i teraz się właśnie będę nim poświęcać. A wam, drodzy widzowie, dziękuję za to, że chciało wam się lecieć ze mną do Paryża i pozdro! Woo-hoo!